Cześć, zapraszam na kolejną prezentację. Tym razem mam dla Was coś większego. Jest to jedna z większych figurek serii Exosquad, a dokładnie Maggie Watson ze swoim Field Repair Light Attack E-Frame. Jak mówiłem, jest to jeden z większych mechów. Tak wygląda jego pudełko. Dla porównania, tak się prezentują mniejsze pudełka. Jak widać po kolorach, to pudełko jest troszkę zniszczone przez światło. Więc grafika jest trochę wyblakła. Mamy okazję z racji większego pudełka przyjrzeć się lepiej z bliska grafice, która jest na pudełku. Tutaj widzimy Aleka de Leona. Z tyłu pudełka mamy pełen zakres figurek, biopostaci, właściwości. Wygląda to podobnie jak w przypadku mniejszych pudełek. Zobaczmy zatem samą figurkę. Tak wygląda mech razem z Maggie Watson. Jak widać, jest on o wiele większy od innych. Sama figurka Maggie jest bardzo ładnie pomalowana. Posiada dużo pomalowanych szczegółów. Jeżeli chodzi o akcesoria, w zestawie jest z takim narzędziem, które niestety ma problem z utrzymaniem go. No, jak widzicie, upadło. W zestawie jest także pistolet, którego nie posiadam, ale Maggie jest mechanikiem w oddziale, więc nie uczestniczy zbyt dużo w walkach bezpośrednio. Chociaż także potrafi użyć swojego mecha jako broni. Włóżmy może Maggie do środka i zobaczmy, jak prezentuje się w środku. Zdecydowanie łatwiej jest włożyć ją do mecha niż inne figurki. Łatwiej także podłączyć jest ten kabelek, który jest o wiele giętszy niż w przypadku innych. Także bez problemu można to zrobić. Podnosimy sterowanie do góry i usiadujemy Maggie na miejscu. Możemy dodatkowo próbować złapać i oprzeć jej dłonie na tych kontrolach, ale nie jest to konieczne. Zakładamy z powrotem szybkę. I oto Maggie w swoim mechu. Szybka jest bardzo ładna i przezroczysta, także widać całą zawartość, jednak przez jej kształt obraz jest trochę zniekształcony. Z boku wygląda normalnie, lecz z przodu widać pewne dystorsje. Jako że figurka jest większa, posiada także sporą liczbę różnych specjalnych właściwości. Po wciśnięciu tego ta część odlatuje, ma to symulować trafienie. Uwaga. Jak widać, nie zawsze odpada na dalszą odległość. W zasadzie leci do góry. Jest to coś w rodzaju reakcji na trafienie albo katapulty. Figurka posiada też dźwięki, emituje dźwięki. Są one bardzo głośne, więc nie będę zbyt często ich włączał. Uwaga. I drugi. To działko jest opisane na pudełku jako miotacz ognia. Po wyprostowaniu tej ręki rakieta wystrzeliwuje i słychać po raz kolejny odgłos. Dopóki nie wyprostujemy ręki z powrotem. Zakładam, że ten odgłos ma imitować odgłos działający miotacz ognia. To ramię działa w ten sposób. Tutaj mamy wysuwany kabelek służący do tankowania innych mechów. Tutaj także mamy działko z wystrzeliwującą rakietą.
Przepraszam, muszę ją podnieść. Udało mi się znaleźć rakietę i ją do mnie zamontować. Z tyłu mecha posiadamy taki mechanizm, który po odczepieniu odchyla się do tyłu. Wedle instrukcji to ramię powinno obrócić się dalej i służy ono do holowaniu zniszczonych mechów. Jednak mam problem z przykręceniem tego. Po kręceniu lub poluzowaniu tych śrubek można obrócić to ramię. Jednak w tej formie jest dosyć sztywne i nie chcę po prostu złamać plastiku, więc zostawię to tak jak jest. Ta sekcja otwiera się. I mamy tu centrum naprawcze. Dodatkowo w środku znajduje się także kabel, który możemy podłączyć do drugiego pilota. Może on usiąść w tym miejscu. Także opcji jest naprawdę sporo. Co ciekawe, ta naklejka nie ma wyciętego miejsca na to. Także w momencie naklejka musi być zagięta, żeby mieć jednocześnie ten kabelek. Naklejki naklejałem sam, ponieważ udało mi się dostać ten zestaw z nienaklejonymi naklejkami. No, jak widzicie, opcja z wystrzeliwującym kokpitem często jest sprawia więcej problemów niż daje zysku. O, mam problem teraz z zamknięciem tego. Dlatego, żeby było w drugą stronę. Dobra. Tutaj znajduje się normalnie power cell, który jest większy od zwykłych. Niestety w zestawie go nie było. Zamontuję ponownie szybkę. Tak, ten mechanizm, który odrzuca szybkę lub części pancerza, jest obecny w większości figurek tej skali. Niestety nie działa on zbyt dobrze. Jest bardziej utrudnieniem niż atutem. Te działa się ruszają. Jak widzicie, mam nadzieję, że widoczne to jest na kamerze, część tej figurki posiada taki czerwony odcień. Widziałem na zdjęciach, że na wielu figurkach jest to obecne, jednak wydaje mi się, że nie jest to zamierzonym efektem i jest to po prostu jakaś reakcja plastiku na słońce. W niewidocznym miejscu próbowałem to zetrzeć i rzeczywiście schodzi, także być może jest to coś typu żółknięcia plastiku, co występuje u innych figurek. Ramiona się ruszają, są dosyć sztywne. Nie były zbyt często używane. Pokażę wam może, jak prezentuje się ten mech razem z innymi. Przykładowo mam tu Aleka de Leona, co jest dobrym wyborem. Jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, to przyjrzyjcie się bliżej serii. Oraz Jump Troopera Colin O'Reilly. Także jak widzimy, skala pojazdów i postaci jest bardzo zróżnicowana. Oczywiście wszystkie figurki mogą zmieniać swoje pojazdy. Także Alec de Leon może założyć pancerz Colin O'Reilly, Maggie Weston może wejść do mecha Aleka de Leona i tak dalej. Także to jest bardzo dobrze, że trzymają skalę. Na półce naprawdę prezentują się bardzo dobrze i dają wiele poziomów w przód i w tył różnych po prostu pojazdów. Także dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Ten filmik jest filmikiem na życzenie. Także mam nadzieję, że osoba, która chciała go zobaczyć, dostała to, na co liczyła. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne.